Tydzień odpowiedzialnego biznesu to tydzień 5 konferencji, wydarzeń, networkingu i przede wszystkim kilkudziesięciu bardzo interesujących praktyk związanych z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem. Tak jak patrzę na tą drugą już edycję tygodnia, to widzę, że mamy świetne praktyki związane z zarządzaniem odpowiedzialnym biznesem, od miejsca pracy po łańcuch dostaw, że co roku te praktyki są coraz bardziej zaawansowane. Mamy również gorące tematy, czyli praktykę raportowania niefinansowego oraz niezwykle inspirujące przykłady konkretnych inicjatyw, działań, które są realizowane w ramach celów zrównoważonego rozwoju. Te cele zrównoważonego rozwoju są dla nas również mapą doboru tematów, doboru prelegentów i partnerów. W tym roku partnerami Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu 2017 był Bank Zachodni WBK, firma LPP, ArcelorMittal Poland oraz Grupa Kęty. Natomiast patronami honorowymi, instytucjami, które wspierają tydzień, uważają, że warto stawiać na cele zrównoważonego rozwoju, są m.in. Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Agenda ONZ-owska Global Compact, jak również poszczególne miasta, w których odbywają się wydarzenia tygodnia. Gdańsk, Poznań, Warszawa, Katowice. Ponadto do Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu dołączyła Polska Izba Biegłych Rewidentów, Instytut Audytorów Wewnętrznych, Związek Maklerów i Doradców oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza. Ponownie, jak w pierwszej edycji, mieliśmy też świetnych patronów medialnych, m.in. Rzeczpospolitą, Harvard Business Review, czasopisma regionalne, Strefę Biznesu. Także bardzo dziękuję wszystkim partnerom, którzy wsparli Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2017 i my zapraszamy już w tym roku do dołączenia się do kolejnej edycji. Z opinii uczestników, ale też z opinii samych prelegentów widać, że to jest miejsce, w którym spotykają się ludzie o podobnych wartościach, o podobnych też problemach. I na tych właśnie spotkaniach, podczas Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu, możemy nie tylko podzielić się praktyką, ale też uzyskać informację zwrotną na temat naszych pomysłów, bardzo cenne wskazówki, ale przede wszystkim znaleźć partnerów do współpracy. Już dzisiaj zapraszam Państwa na Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2018, który odbędzie się w dniach od 22 do 26 października 2018 roku.